Trwa nabór wniosków do drugiej edycji rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. W pierwszej odsłonie miasto Kielce aplikowało o dofinansowanie 3 projektów. Ostatecznie udało się pozyskać środki na 2 najdroższe. W sumie dotacja wyniosła blisko 54 miliony złotych. Teraz władze Kielc przygotowały projekty, których łączna wartość przekracza 104 miliony złotych. Dziękujemy za to wsparcie, które otrzymaliśmy, także i kooperację, i podpowiedzi. W pierwszym etapie, na to bardzo liczymy także na tym drugim etapie. Pierwszy z projektów dotyczy poprawy dostępności komunikacyjnej w śródmieściu Kielc. Inwestycja zakłada przebudowę 8 ulic: Paderewskiego, Solnej, Biskupa Kaczmarka, Żeromskiego na odcinku od Seminaryjskiej do Zagórskiej, Śniadeckich, Seminaryjskiej od Wesołej do Tarnowskiej, Nowy Świat oraz Alei 9 Wieków Kielc od Warszawskiej do skrzyżowania z Bodzentyńską i Kościuszki. Przewidywana wartość projektu to 65 milionów złotych, przy czym dofinansowanie, o jakie ubiega się miasto, to 61 milionów 750 tysięcy złotych. Chcemy skorzystać z możliwości pozyskania tych środków, szczególnie że w programie inwestycji strategicznych dofinansowanie do tego priorytetu wynosi 95%, więc wkład z budżetu miasta byłby 5%. Drugi projekt to kompleksowa przebudowa i rozbudowa zespołu obiektów sportowych przy ulicy Szczecińskiej. W jego ramach m.in. powiększona zostanie Niecka Basenowa, gdzie wydzielone zostaną tory do pływania, wybudowane będą zjeżdżalnie, a także powstaną nowe boiska do piłki nożnej i siatkowej oraz modułowe lodowisko z zadaszeniem. Przewidywany koszt to ponad 33 miliony złotych. Miasto wnioskuje o 29 milionów 970 tysięcy złotych. Ta modernizacja przede wszystkim poszerzy ten obieg o całoroczną dostępność, a poza tym zwiększy możliwości aktywności fizycznej Kielczan, mieszkańców naszego miasta i rekreacji, ale też ja osobiście wierzę, że jestem przekonany, że będzie to również kolejny element atrakcji, jednej z atrakcji też turystycznych osób, które przyjeżdżają do Kielc. Trzeci projekt został podzielony na 2 części. Pierwsza dotyczy rozbudowy budynku przy ulicy Chęcińskiej 23 pod potrzeby środowiskowego domu samopomocy typu D. Mamy wiele sygnałów i zauważamy tą ogromną lukę i deficyt w momencie, kiedy osoby z dużym poziomem niepełnosprawności w wieku 25 lat tracą możliwość i dostęp do opieki, do rehabilitacji, zostają zamknięci w domach. Ich opiekunowie, ich najbliższa rodzina przeżywa osobiste tragedie. Chcemy, żeby w ramach tej inwestycji uzupełnić i rozbudować ten budynek. Druga część projektu to wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Jagiellońskiej 76. Co ważne, nowa infrastruktura wpłynie nie tylko na poprawę jakości życia podopiecznych. Tam mamy miejską kuchnię cateringową zlokalizowaną, lokale aktywizujące. Szacujemy, że około 300 podopiecznych skorzysta na tej inwestycji uzupełniającej mały projekt. Przewidywana wartość tej inwestycji to 5 milionów 850 tysięcy złotych. Kwota, o jaką wnioskują władze Kielc, wynosi około 4 miliony 972 tysiące złotych.